jest Omena Mencach, dziennikarka, prezenterka i filantropka. Dzień dobry. Jest Pani zaangażowana w bardzo wiele projektów. Który z nich jest najważniejszy? Czy mogłaby Pani opowiedzieć nam pokrótce o nich? Oj, ja zawsze mówię tak, oczywiście większość osób zna mnie z telewizji, no bo to daje duże zasięgi, czy też gdzieś tam ze social mediów. Natomiast tak naprawdę zawodowo ja w 90% jestem zaangażowana w biznes, czyli prowadzenie kilku spółek i to są różne branże. Ale taką chyba, która jest najważniejsza i najbardziej gdzieś tam czasowo w ostatnich latach mnie angażowała, to była oczywiście moja fundacja. Teraz szczęśliwie zakończyliśmy projekt Ganie, czyli zbudowaliśmy szkołę dla dzieci ulicy. Przy okazji tego projektu poznałam wielu wybornych i biznesmenów, w tym mojego męża. I też miałam okazję rozwijać się bardzo mocno biznesowo. Natomiast na ten moment, jeśli miałabym mówić stricte o biznesach i o tym, co jest teraz na mojej tapecie i to, czym się bardzo intensywnie zajmuję od ponad roku, o czym większość mediów nie wie, to jest międzynarodowa produkcja telewizyjna, którą przygotowuję z moją firmą producencką na temat tego, w jaki sposób powinniśmy ratować historyczne budynki, w jaki sposób je rewitalizować. Jest to jedyna produkcja na ten moment, o której wiem, że są realizowane, która dzieje się w realnym czasie, kiedy te prace budowlane, rewitalizacyjne się dzieją. Jesteśmy na razie mniej więcej 11 miesiąc w trakcie badań, które są oczywiście też rejestrowane przez kamery. Mamy 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zeskanowanych budynków, czyli możemy przeprowadzać spacer wirtualny. Mamy 200 próbek pobranych z fresków i innych materiałów w tych właśnie obiektach historycznych. Mamy międzynarodowy team, który dotyczy i tak naprawdę designerów, architektów, projektantów, wykonawców z całego świata w zasadzie, których angażujemy tego projektu. A wszystko po to, żeby pokazać światu, pokazać widzom, jak ważna to jest sprawa, historia, jak ważna jest historia w kontekście historycznych budynków, które trzeba ratować, jak w jaki sposób ciekawie to pokazać, żeby z jednej strony zainteresować widza, bo chce zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. I to jest unikalność tego, to jest to, że te 5 lat będzie trwała tak naprawdę produkcja tego, tak? Czyli długometrażowy film, można by było pomyśleć. I w te projekty będą zaimplementowane najnowocześniejsze technologie, ale z wielkim szacunkiem do tego, jak te obiekty wyglądają. Tak? To są obiekty położone na południu Europy i mamy możliwość właśnie eksplorowania ich i uwieczniania całego procesu przygotowań, realizacji, no i mam nadzieję szczęśliwego zakończenia. I ten produkt finalny będzie sprzedany dla jednej z międzynarodowych platform telewizyjnych. Czyli tutaj mamy różne opcje, że tak powiem. I to jest projekt, którym się teraz bardzo mocno intensywnie zajmuję z całym teamem. Tak de facto jesteśmy gdzieś na finiszu kończenia, nazwijmy to, rekrutacji, czy też angażowania partnerów i osób, które będą z tym projektem związane. Oczywiście w trakcie projektu to się będzie ewoluować i zmieniać. Tak? Czyli to jest teraz taki mój core temat, ale oprócz tego oczywiście cały czas prowadzenie innych spółek, które są związane i trochę z modą, i trochę z po prostu odzieżą. Również tematy stricte związane z luksusowym designem, realizowane przez moją markę Amadora. No więc jest tego trochę, szczerze mówiąc. Trochę i bardzo różnorodnie. Jest różnorodnie, ale wszystko dziś to jest w jednym takim, w jednym worku, tak? W jednym worku, którym ja się od wielu lat dość dobrze czuję i staram się to wszystko dobrze zarządzać. No kluczem tak naprawdę to są ludzie, to są teamy, wyznaczanie celi i realizacja i dowożenie tego celu tak naprawdę. Ja nie ukrywam, że nie jestem łatwą szefową, bo u mnie pracę znajdują tylko i wyłącznie osoby, które są multidyscyplinarne, tak? Które nie są przypisane do jednego zadania, ale potrafią w dość szybki sposób, że tak powiem, ewoluować, zmieniać się, rozwijać też na innych polach, które w danym momencie danego projektu, który eksploruje, który się rozwija, też się z nim rozwijają, tak? Czyli ja gwarantuję świetną przygodę dla tych osób, które decydują się na pracę ze mną, na pewno gwarantuję to, co dostałam ja, jak zaczynałam pracę w telewizji, czyli coś, czego nigdy w życiu, w żadnej książce, na żadnej uczelni bym się nie nauczyła, tak?
I na pewno to, że nie będzie nudno, tak? No bo na przykład taki prosty przykład, no jak moje współpracownice ostatnio były w Ganie przy otwarciu szkoły, tak? Mm-hmm. I to była dla nich tak ogromna lekcja, po której przyszły i podziękowały, że w ogóle miały szansę być i zrozumieć, jak wielki i trudny projekt to jest, tak? No właśnie o tym projekcie też chciałam porozmawiać, dlatego że duża część Pani działalności to jest działalność filantropijna. I tak. Myślę, że ten projekt właśnie zaciekawił mnie i poruszył mnie najbardziej. Może Pani opowiedzieć o przygotowaniach do tego? Projekt w Ganie jest moim wielkim sercem. Jest związany z moim takim credo życiowym, tak? Mhm. Jeśli chcesz coś zrobić, szukasz sposobu, jeśli nie, zawsze znajdziesz wytłumaczenie. I tym, że edukacja jest paszportem do zawsze lepszego życia, do większej świadomości, do większych możliwości, do czasami wyjścia z zaklętego kręgu niewiedzy, tak? Dzieci, którym pomagamy, to są dzieci ulicy, które niestety często niewolniczo pracowały. Ja jak pojechałam do Gany, zobaczyłam to, powiedziałam, że jedynym sposobem, żeby wyciągnąć je z tego, jest właśnie edukacja. Mhm. Bo jeśli one zdobędą dobre wykształcenie, to będą mogły zdobyć pracę. Jak zdobędą pracę, będą mieć środki, żeby kupić swoje mieszkanie, żeby założyć rodzinę i ją utrzymać. A te, co będą zdolne i te, które będą chciały przystąpić do kolejnego projektu, który przy tym akurat otwieramy, czyli Omena Foundation Curriculum, czyli będzie to projekt, taki system edukacyjny, który chce stworzyć w tej szkole. Najzdolniejsze dzieci, te, które będą się chciały uczyć, chcę im umożliwić otrzymywanie stypendiów, żeby mogły studiować w Polsce różne kierunki, czy to będzie medycyna, czy to będzie, nie wiem, architektura, czy to będą kierunki artystyczne, tak? Chcę nawiązać współpracę z polskimi uczelniami. Ten program właśnie teraz uruchamiamy. Więc zapraszam oczywiście chętne uczelnie, aby wysyłały naszych polskich studentów na tak zwane półroczne staże, podczas których ci studenci z danych dziedzin będą uczyły nasze dzieciaki w danym kierunku. Czyli wyłaniamy talent. Mamy na przykład Isaaca, mamy Gertrudę, mamy Aisze, które chcą być lekarzami. Mhm. Leci student ostatniego roku, który jeszcze nie wie tak naprawdę, co będzie robił, gdzie. On jest dla nich takim mentorem na miejscu i on im wskazuje drogę, w jaki sposób się powinni przygotowywać, a ja później chciałabym im umożliwiać, dać im to możliwość, żeby mogli studiować w Polsce medycynę, bo mój tata na przykład studiował medycynę w Polsce i zawsze powtarzał, że to była najlepsza uczelnia i dała mu bardzo dużo i uważam, że medycyna w Polsce jest bardzo na wysokim poziomie. Zresztą moja córka w tym roku zaczęła też studia na medycynie, z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo dumna. I ja właśnie przypominam sobie taki czas, kiedy ja w niej rozwijałam różne pasje, szukałyśmy oczywiście, bo ona zawsze mi pytała, co można robić i tak dalej. Ja jej zawsze opowiadałam, jaki świat jest, Vanessa. Mówię, musisz mieć taki zawód, który pozwoli ci zarobić pieniądze takie, jakbyś chciała, żebyś mogła spełniać swoje marzenia, mówię. Z tego zawodu, albo nie możesz być trenerem i na przykład lekarzem, no bo to nie będziesz miała czasu na to, musisz jedno wybrać, tak? Żyjemy w Polsce, mówię. Mm-hmm. Jak chcesz być trenerką, ale chcesz mieć na przykład dom wielki z basenem, no może być trudno. Zależy, jaką drużynę będziesz trenowała, bo jakbyś trenowała piłkarską, to może tak, wcześniej, ale raczej ci nikt na to nie pozwoli, więc bądźmy realistkami. Mhm. Lepiej stawiaj, mówię, na medycynę. No i wtedy jej puściłam, pamiętam, serial Chirurdzy, miała wtedy 13 lat. Mhm. I ona kliknęła. I ona po prostu od tamtego czasu, ona chce być lekarzem. Dzisiaj studiuje medycynę, jestem z niej strasznie dumna, mam nadzieję, że skończy, ma ambitny cel, chce być neurochirurgiem. No ale zobaczymy. I ja właśnie bym chciała tym dzieciom pomóc znaleźć swoją drogę, po prostu. Czy to będzie chłopak, który chce być pilotem, czy to będzie dziewczyna, która będzie chciała być fryzjerką, tak? Czy to będzie właśnie Isaac, który chce być lekarzem, ma 16 lat i teraz tak naprawdę to jest walka z czasem, żeby odpowiednio go przygotować do tego, czyli ten program edukacyjny już zaimplementować. No to są takie wyzwania, które przede mną stoją, bo uważam, że to jest obowiązek kobiety. Kobiety dbają o to, żeby ich dzieci były dobrze wyedukowane, żeby były dobrze ukierunkowane i żeby się chciały uczyć. To my wychowujemy całe społeczeństwo. I to na naszych barkach powinno być. A czy Pani wizerunek jako osoby publicznej pomaga w budowaniu tej działalności filantropijnej, czy kreowaniu marek? Oczywiście, że tak. Myślę, że wizerunek, to po pierwsze on został wykorzystany w takim celu, bo ja myślę, że największą próżnością gwiazd jest to, że one nie pomagają, tak? Mm-hmm. Jakby
Ja rozumiem, że każdy ma swój sposób zarobkowania i tak dalej, natomiast myślę, że takie oddawanie tej swojej popularności w taki sposób jest najbardziej sensownym i mądrym zachowaniem, tak, mądrej osoby. I tak też robię i tak też czynię. I powiem szczerze, że to wraca, tak, to wraca, bo ludzie po iluś latach się przekonują i w sumie stwierdzają, że to nawet nie wypada nie pomagać. I dobrze, ja uważam, że to jest obowiązek każdej osoby publicznej, każdej, bo osoba publiczna ma większe dotarcie i ona z tą swoją siłą powinna ją w dobrym kierunku właśnie ją skierować tą swoją siłę. Mhm. I tyle, i to jest prosta zasada, tak? Każdy oczywiście ma swoją filozofię biznesową i zawodową, ja mam akurat taką. Więcej mówię o charytatywności na pewno niż o swoich biznesach, a czasowo, jakbym to miała ułożyć, to 90 na te 90, bo tak zostałem te 5% na tą w pracy w telewizji, tak? Natomiast 90 ponad procent to jest biznes, a z tego biznesu myślę, że 25% czasu do 30 to są działania filantropijne. Bardzo dziękuję. Dziękuję.